Dzisiaj ze mną Monia i razem z jej Ricardem, moim Danielem, jedziemy do Loen i prawdopodobnie do Stryn. Chłopaki tam jeszcze pakują auto do końca, a my siedzimy i czekamy. Tak więc będziemy zdawać relacje z trasy. Temat tyczek, które widzicie przy drodze. Dzięki nim wiadomo, gdzie jest asfalt, gdy spadnie pełno śniegu i dokąd sięga nawierzchnia. Spoko. Jesteśmy właśnie przy Stawsirkę, Lom się nazywa. Kościół ten jest z XII wieku i jest to kościół klepkowy, czyli z tego co kojarzę, nie używało się do nich gwoździ przy budowie. Idziemy zobaczyć. Cały kościół jest pokryty smołą. Zabezpieczenie przed wodą raczej i się trzyma. Mastera. Czekajcie. Monika zauważyła, że Ricard sobie radzi. Na golenniki są. Można gryla rozpalać. Macie krótką słoneczkę. Kupiliśmy sobie w XXL-u takie poduszki, co same dmuchają i takie maty, też same dmuchają. Spoko, tylko jak te poduszki są na maksa, to są dla mnie za twarde. O, daję mu, patrzcie, jaką dużą w porównaniu do mojej. Mam takiego flaka. Lepiej mi się na takich niskich śpi. No, poduszki w miarę spoko. To, że te poduszki kosztują tyle, co ten futon, więc nie wiem dlaczego, no ale tak jest. Piękna pogoda, czyli tak jak było napisane, że będzie słoneczkę, małe chmurki, ale nawet nie ma ani innej chmurki, ale 7 rano, więc może dlatego, oby tak zostało. Pyszniutkę. Polecam. No, czekałam. Już z 5 minut, bo zaraz chyba wyjdą. Jak się spało, Monia? Ja się bardzo dospałam, bo mi bardzo ciepło w tym. Mi też, tak cieplutko, że musiałam skarpetę sobie zdjąć. No, ja też. No, Ricard i Monia to się stołują. Owsianka czekoladowa. I będą zaraz sobie tutaj w garnuszku robić. To jest pokryweczka elegancko. Co 2 godziny ruszamy.
tam możecie zobaczyć most, po którym będę szła z Danielem. Masakra. Mam nadzieję, że damy radę. Właśnie odstawili się Monikę i Rykarda na ich trasę pieszą, a my będziemy teraz zmierzali do startu naszej trasy, czyli sklepiku, w którym odbieramy rękawiczki. Sprzęt cały. Sprzęt, jeśli ktoś nie ma. No, my oczywiście nie mamy, bo my pierwszy raz w sumie idziemy na jakieś takie spinaczki hardkorowe. Ferrata ogólnie. Via Ferrata w Loen. Najłatwiejszy, co może być. Poziom najłatwiejszy. Na początek na może... dzieci. No właśnie. Wejście jest już dla dzieci od 12 lat i chyba minimum 40 kilo trzeba mieć i 1,50 m? 1,40 m mam pisać. 1,40 m, więc jak dzieci wchodzą, no to my chyba też damy radę, nie? Tylko to jest to, że właśnie dzieci nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństw takich tras i one się nie boją dlatego. My już wiecie, wiemy co może się wydarzyć. No i początek jest tak, że na początku instruktor pokazuje te uprzęże, jak to wszystko haczyć, żeby właśnie nie spaść, a później idziesz w sumie tak jakby na swoją odpowiedzialność, bo miałeś przeszkolenie. No jak się zabijesz, no to... Idziemy z przewodnikiem, ale tak czy siak na stronie pisze, że ostatecznie i tak idziesz na własną odpowiedzialność. Tak nie więc... ponoszą za nic odpowiedzialność. No, tak więc mam nadzieję, że zobaczymy się tam na górze i na dole po zejściu. Nie po zejściu, tylko po zjeździe liftem, bo właśnie w cenie za 1595 koron jest wliczony zjazd liftem z samej góry, czyli taką właśnie windą. A można było wybrać jeszcze, dopłacając chyba 600 koron, zipline. 400 coś. Idziemy właśnie do miejsca, gdzie jest spotkanie z przewodnikiem na Via Ferrata. Jest to 8 minut od skyliftu na pieszo. Udało mi się dostać w sklepiku krótkie spodenki, bo nie wziąłam ze sobą. A jest strasznie ciepło, więc... Super, że się udało je zdobyć, bo w tych długich bym się chyba ugotowała. Jesteśmy na miejscu, gdzie kupimy sprzęt i mamy spotkanie z instruktorem. Jest tu trochę już ludzi, więc pewnie oni będą z nami szli w grupie. Zobaczymy. Na ziemi leżą już nasze uprzęża, kaski. A w środku jest sklepie, gdzie możecie kupić buciki. O, Misio, tu jest został, Misio się trzęsie, stresuje. Kupić buty, wypożyć rękawiczki. Co wziąłam. I wiecie co, myślałam nad tym, żeby zmienić buty, bo mam takie, wiecie, trochę już zajechane. Ale te buty, które wypożyczają za 250 koron z tego co kojarzę, to mają tak zajechane już podeszwy, że moje przy tym to jest normalnie najlepszy bieżnik ever. Tam z tyłu jest wybór butów i tak dalej, więc będzie git. Hello na trasie. Mamy żebrane kaski. Pani nam też dobrała to uprzęże moje GoPro. I co? Dam radę chyba. Dam radę. Mieliśmy takie fajne kaski, bo inne były takie zwykłe, gładkie, a te są takie designerskie. Jestem ready, mam kask, mam uprzęże, buty i czuję, że mogę iść. Sprawdzałam kilka razy, tu wszystko siedzi. Tak pani mi sprawdza, więc mam nadzieję, że jakbym upadła skądś, to się i tak zatrzymam. No, mówię teraz, co mam robić. Sprawdzamy kombinerki. First we're gonna go up a hill that we guides like to call the Monster Hill, and you'll understand why. Ruszyliśmy. Tam jest cel naszej podróży na samej górze. Tam widać drabinę, drabinę. Most. Szlak zaczyna się właśnie teraz. Za tą
bramką szlabanem. Za 400 metrów będzie chyba jakiś pierwszy taki punkt już bardziej jako wspinaczkowy. Zobaczymy. Chyba w końcu trochę płaskiego terenu. Patrzcie jak daleko z dołu już jesteśmy, tam jest droga. Od tamtąd w sumie idziemy. Tak słońce daje. Chyba z 30 stopni w słońcu na pewno. Wszędzie na trasie rosną malinki. To sobie dziabne. Nie ma robaków. Pyszne. Jesteśmy na platformie z widoczkiem. I tu są instrukcje. Pani opowiedziała przed chwilą historię, że w 1900, nie pamiętam dokładnie już dat, na początku 1900 i drugi raz koło 1940 się ukruszył klif i kamienie wpadły do wody i zalały wioskę i pozabijały kilkadziesiąt osób, bo taka wysoka fala była raz chyba na 30 metrów, a drugi na 100 coś. Więc jest taka właśnie mroczna historia na temat tego jeziora tam. Bo po prostu nie odnaleziono wszystkich osób i po prostu są na dnie jeziora. Dodatkowo opowiedziała, że to jest bardziej turkusowa woda niż w innych zakątkach Norwegii, przez to, że tu są lodowce. Jeden prawdopodobnie to jest tam, a drugi gdzieś z tamtej strony nie widać. I dlatego przez te wszystkie minerały i tak dalej, ta woda naprawdę jest, no, turkusowa. Co, czekacie na coś? No na ciebie się ruszy. Ja nie mogłam przejść, bo poplątałam linę. Jakoś pomiędzy tymi. Ale Daniel na mnie poczekał i mi pomógł, bo już miałam stres. I nogą, jednym palcem się chyba trzymałam. Masakra. Hello. Tak mi się ręce trzęsą z wysiłku, że jak chciałam zrobić dzisiaj zdjęcie z zoomem, to tak latał obraz. Siarę jest u góry. Siarę! I jest kolejka, żeby wejść na dalszy, tam dalszy ciąg do naszej trasy, bo ktoś tam ma problem. Wszyscy siedzą na takich stromych kamieniach, gdzie się dało. I czekamy. No ogólnie spoko, jest trochę wymagające, nawet w rękawiczkach czuć jednak tą linę. No dobrze, moje odciski z mopowania, to wiecie, luz. Odciski z mopowania. Już by się mogli ruszyć, bo już na pewno z 15 minut tu siedzimy, co? Siarę? Co? 15 minut siedzimy już chyba, co? No 10. No to z 10. Ale widoki ładne i cieplutko, więc luz. Daniel. Ja idę tutaj na spokojnie. Daniel poszedł cięższą trasą, a idę po prostu ciężką. Nie ma niestety lekkiej. Mam tak w miarę tutaj git.
Nie widać już, ale tam całkiem pionową ścianę. Liketil, jak to mówią, powodzenia. Tutaj też jest pionowek, wiecie, ona praktycznie stoi na tej ścianie. Więc tak jest tam hardkorem. Nie ma lekko. Są drobne rany. Jakaś laska przede mną mówi, że kolano sobie rozbiła, krew i leci. I panikuje, ale mówi, że nie boli. Patrzcie, kogo spotkałam na trasie. Myślałam, że jest na górze. Jak tam? A tam też było ciężko. A nie wiem, czy czasem moja droga nie była cięższa. My też mamy pionowo, żeby nie było, że tego Daniel ma tak hardkorowo, że aż nie widać nikogo pod spodem. Się na tym moście, ale nie jest tak, żeby się bać, no bo jak tu się bać, skoro macie po czym iść, trzymacie się. O, jakie widoki, a w dół trzymacie, czy jesteście przypięci? No jakby pęk, to pewnie byłby stres. No ale myślałam, że się będę bała, ale naprawdę się nie boję. Jak tam? Bałeś się? Bałeś się? Ani trochę. Ja też nie. To jest taka przepaść. Chyba tam polecę. Nie możesz. No więc siło mięśni do góry. Ale się udawać, że takie la la la. Patrzcie, co jest za mną. Lina. I oczywiście my hardcore idziemy po linie, a co? But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you when I'm the only one who speaks. It's all the things you never showed. Przeszłam jakąś tą linę. Tak, w połowie drogi już tak czułam, że buja i miałam stres, ale się udało. Tamten most to był nic, to już jest stres. Ale że burzy nie ma, bo to piorun we mnie walną. Brawo! Niektórzy idą jeszcze tam po pionowej ścianie, ale to już o poziom też difficult. Aż po takich też wchodziliśmy. Też jestem taka zmęczona już. Jeszcze kawałek. Ja się cieszę, że ty idziesz ze mną. Gdzie ty tu jesteś? Nie ma pionowej ścianie. A to od razu, od początku idziemy na Ragnarok. Tam to było D poziom trudności, a to jest F. To jest E, nie? Aha, w Kamiance? Ragnarok to jest F. W Kamiance? Nie, coś A. Jak A? Na pewno C. Na pewno nie A. Dziękuję. Zwołań zaliczone. Można wracać. Patrzcie, tu macie taką mapkę. Jak podejdziecie, to ona wchodzi w rysy właśnie jeziora, góry, widzicie ile mają metrów poszczególne szczyty dookoła. Spoko. Na samym szczycie zipline, płotkówka, punkt widokowy, a z drugiej strony jest taras. But if you don't wanna tell me now, I can't.
jest godzina chyba 16:30. Czyli wejście tak 6-7 godzin, tak jak mówili, wejście grupą. Będzie skakał na ubraniu. No, było się bez drobnych zadrapań tutaj. Widać, że lekko nie było, bo to zobaczcie. Trzeba było wypożyczyć, a teraz będą się kupić nowe. Ale nie ma tego złego. Nie ma tego efekcie. Nie ma tego złego. Dokładnie, będą nowe. Idziemy na kolejkę. Przed nami już tylko przyjemna część, czyli zjazd kolejką.